Dlaczego postanowiłem wziąć udział w Czystych Tatrach? Bo Czyste Tatry to rodzina. Od ponad 5 lat już spotykamy się w jednym miejscu co roku po to, żeby edukować całą Polskę, ale myślę, że nie tylko, bo ten projekt wychodzi już poza nasze granice, że góry to jest to piękne miejsce, w którym możemy się na chwilę zatrzymać, uspokoić, w którym możemy pozbierać myśli, a ciężko się zbiera myśli, kiedy wszędzie dookoła leżą śmieci i jest, brzydko mówiąc, syf. Robiliśmy badania wśród niedźwiedzi, jeleni i z badań wynika, że one kompletnie nie akceptują tego, żebyśmy wyrzucali śmieci, mówią, że są niesmaczne, że wolą zieleń, więc idąc z tym takim rozumowania stwierdziliśmy, że nauczmy ludzi, że skoro zwierzęta tego nie chcą, przyroda tego nie chce, to nie róbmy tego na siłę. Mamy już w miastach problem z tym, żeby utrzymać czystość, więc zostawmy góry takie, jakie są, żebyśmy mogli mieli ten moment na medytację, na uspokojenie siebie. Ja uwielbiam zbierać myśli w górach. Uwielbiam ten moment, kiedy patrzę na widok, nie ma nic dookoła mnie, jest tylko spokój, piękny widok i góry. Więc po to od tych ponad 5 lat przyjeżdżam tutaj i ładuję się energią na cały rok, bo tak traktuję Czyste Tatry. Jak moment, w którym mogę się naładować energetycznie na cały rok, spotykam wspaniałych ludzi, są ambasadorzy, jest masę wolontariuszy, co roku jest nas więcej i ta rodzina się powiększa i dlatego postanowiliśmy jeszcze szerzej to zrobić. W tym roku jest Ekomeetup, więc jeszcze youtuberzy do nas dołączyli, coraz młodsze pokolenia chcą się włączyć w całą akcję i to jest piękne, bo ten projekt rozszerza swoje działanie w ramach wieku. Im wcześniej zaczniemy się edukować, że wychodzenie w góry i zostawianie śmieci to obciach, tym szybciej zobaczymy, że efekt będzie jeszcze większy i w tych górach będzie coraz piękniej, bo w końcu najpiękniejsze mamy góry, jeśli chodzi o te Europy, więc po co na nie śmiecić? Edukacja zaczyna się od najmłodszych lat, więc ważne jest to, żebyśmy promowali wśród młodych ludzi tą ideę Czystych Tatr i tego nieśmiecenia, bo u nich to się zaszczepia trochę jak moda. Jeśli zaszczepimy u nich ten element, że to jest modne, aby nie śmiecić, tylko jednak zabierać te śmieci ze sobą, kiedy wychodzą na szlaki, to oni chętniej będą to robić i powtarzać to swoim kolegom. Ważne jest to, żebyśmy wprowadzili do szkół też taki element praktyczności. W naszej edukacji niestety brakuje trochę tego rozwoju biznesowego i brakuje też tego rozwoju ekologicznego. Dużo się o tym opowiada, ale mało mówi się o praktyce, mało mówi się o metodach, jak to zrobić, żeby po prostu nie było czego sprzątać. Więc skoro są wycieczki szkolne i widzę, jak te wycieczki szkolne zostawiają śmieci, no to patrzę na te nauczycielki i zastanawiam się, czy one mają świadomość tego, że nie psują swojej opinii, tylko psują te dzieci. One by same z siebie nie chciały śmiecić, gdyby wiedziały o tym, że to jest obciach i nie warto tego robić. Więc włóżmy tę edukację od najmłodszych lat. Pokażmy, że ta ekologia to jest coś zupełnie naturalnego i nie warto jakby tego zmieniać. To jest w naszych nawykach. Bierzesz śmieć, wrzucasz do kosza. To ma być jak odruch. Jak w treningu. Jak trenujesz, to mają pewne odruchy. Jak już się nauczysz pewnych elementów, które robisz dla swojego ciała, to samo zrób dla swojego ducha. Tak zróbmy ze śmieciami.